tym odcinku na temat firewalla, IP tables w Linuxie dla tych, którzy tam się nie znają na Linuxie. Jak wiecie, firewall blokuje ruch, tak? Więc na Windowsie, tutaj mam klienta Windowsowego, mogę sobie wyłączać ten firewall. On tutaj jest u mnie włączony. I teraz, jeżeli chcę spingować adres, jaki jest adres mój, zaraz wam pokażę. IP to jest na końcu 137.1. Więc jeżeli chciałbym 137.1 spingować, nie pozwala. Z mojego serwera to jest klient PuTTY, jak widzicie, PuTTY. SSH jest, jestem podłączony. Natomiast dlaczego? Ponieważ jest po prostu włączona zapora, która blokuje komunikaty ICMP, echo ICMP reply. Więc teraz ją wyłączę. I teraz jeszcze raz spinguję, zwróćcie uwagę, są komunikaty przepuszczane. Dobra, ale zróbmy teraz to samo na serwerze. Czyli włączam teraz zaporę, jeszcze raz wam pokażę, z PuTTY, z mojego Linuxa CentOS. Nie mogę spingować hosta na systemie z Windowsem. Dobra, czyli firewall Windowsowy działa. Dobra, wyłączę tutaj ten swój firewall odnośnie Windowsa. Natomiast w Linuxie bardzo popularny jest IP tables. I teraz o co chodzi? Zwróćcie uwagę, mój IP adres na Linuxie, mojego interfejsu, mojej karty sieciowej, czy interfejsu ETH0 w tym wypadku, to jest końcówka 137.136. Jeżeli go będę chciał spingować z Windowsa, ping jest odrzucany. A dlaczego? Ponieważ jest takie coś jak IP tables, czyli firewall na CentOSie domyślny, i tutaj zwróćcie uwagę, jest takie coś jak blokowanie komunikatów ICMP, message ICMP, ICMP type 8 i blokowanie, czyli drop, i blokowanie ICMP 0. A co to jest type 0 i type ICMP type 8 na przykład? Więc macie tutaj jana.org, macie dokładnie wytłumaczone typy komunikatów ICMP. Echo 0 to jest echo reply, a 8 to jest zwykłe echo. Czyli już teraz wiecie. W momencie, kiedy bym usunął te zasady, czyli wprowadziłbym taką zmianę, że to tutaj, prawda, to tutaj bym po prostu dodał minus D, czyli usunął w tym wypadku 8, tak, czyli echo, no to jakbym teraz chciał spingować, to nie mogę, bo mogę wysłać 8, ale reply jest z kolei jeszcze zakazany, bo na wyjściu output jest zakazany 0, echo reply, więc musiałbym to zrobić w ten sposób, że usunąć również to, tylko że tutaj jest strumień wyjściowy z interfejsu. No i teraz sprawdzam, czy wszystko jest ok. Widzimy, nie ma zasad. Firewall uaktualniony. Ping przepuszczany jest z komputera z Windowsem, czyli leci echo i echo reply. Proste. Chciałbym jeszcze raz wprowadzić te zasady. No to co robię? No to po prostu na wejściowy do serwera łańcuch, czyli pakiety wchodzące do interfejsu z ICMP, dodaję ten łańcuch i w tym momencie, zwróćmy uwagę, pinguje, działa jeszcze, tak? Ale muszę jeszcze dodać taką zasadę, jak na wyjściu blokuje mi, proszę Państwa, blokuje mi 0, czyli echo reply. Czyli robię output 0. I teraz spinguję. Mój serwer nie działa. I w ten sposób, za pomocą IP tables, możecie blokować komunikaty ICMP echo i ICMP echo reply. Jakie są typy komunikatów ICMP? Tutaj macie wszystko na tej stronie. Więc ten protokół służy bardziej do testowania. Widzicie destination host, tam cel nieosiągany, echo i tak dalej, i tak dalej. Więc pełno komunikatów. Bardzo ważny protokół, więc, ale niektórzy administratorzy blokują te protokoły ICMP.
I właśnie to się używa za pomocą IP tables, czyli ruch wejściowy i ruch wyjściowy. Zwróćcie uwagę, i tak to można ładnie zblokować. No i oczywiście IP tables, save, o kurczę, service, save. I teraz zapisywanie tych, i teraz jakbym zrestartował IP tables usługę, to mi nie pogubi tych zasad, czyli restartuję, tak, usługę firewalla i wciąż, jak zwrócicie uwagę, nie mogę pingować IP tables minus s i widzimy, zasady są już ładnie przypisane. I tak samo mogę pozwalać na port na SSH, w tym wypadku pozwalam, widzicie, na port 22 i pozwalam na tutaj na serwer MySQL-a. No to dobra, no pokażę wam to na MySQL-a. Mam tutaj klienta na systemie Windows, MySQL serwer mi istnieje na moim, po prostu tutaj mam zainstalowany serwer baz danych MySQL, tak? Normalnie wchodzę, show databases, tak? Podstawowe jakieś tam polecenia, mogę sobie, nie wiem, wchodzić do jakiejś tam bazy, nie wiem, przykładowo korzystam z tej, show tables, pokaż mi tabelę w tej bazie danych, wypisz wszystkie informacje z tabeli employee, tak? Dobra, wszystko działa, ale to jest lokalny komputer, a ja chciałbym, żeby na przykład inny klient, na przykład, nie wiem, z innej sieci, czy mógł się łączyć. I tutaj mam zdefiniowane połączenie, widzicie, do mojego serwera linuxowego na 136 na końcu, na port 3306 do bazy YouTube. I teraz jak testuję, no to wszystko jest ok. Więc mogę się normalnie podłączyć, mogę, wiecie, wypisać te informacje tutaj, prawda, w postaci graficznej. Ale co się stanie, jeżeli ja zablokuję ten port na moim firewall na Linuxie? No to sprawdźmy. To robię IP tables. Zwróćcie uwagę, że ten łańcuch tutaj, kopiuję, tak? Tak chamsko kopiuję. I usuwam. Znaczy, mógłbym zrobić takie coś. Minus A i drop. Sprawdźmy, co się stanie. Czyli teraz mamy drop. Obadajmy. Nic. Drop nie działa. Dlaczego? Dobra. Zróbmy takie coś inaczej. Zróbmy drop. Usuńmy to wszystko. Zwróćcie uwagę, robię tak, drop, usuwam, accept, usuwam, w tabeli mojej zasad nie ma portu 3306, sprawdźmy, czy będę mógł się podłączyć. Mogę się podłączyć, wow, dlaczego? No zaraz zobaczycie, patrzcie, teraz zrobię zasadę, dodam A i zamiast drop zrobię reject. Teraz zwróćcie uwagę, jest reject na porcie. No i sprawdźmy, czy się mogę podłączyć. Widzicie? Już nie mogę się podłączyć. Czyli reject, a nie drop, panie i panowie. Teraz mi się pokaże, że tutaj nieosiągalny, to chcę wam to pokazać, więc za pomocą IP tables, czyli na przykład, jeżeli na serwer obsługuje porty 80, jako serwer www robi, porty 3306 na przykład, domyślnie obsługuje porty, wiecie, MySQL-a, tak, żeby się łączyć, no to musicie otworzyć te porty na firewallu na Linuxie, tak samo jak to robicie na Windowsie. Dobra, no to co ja zrobię teraz? Usunę tą zasadę, że te rejecta, tak? Kurczę. Caps lock. No i co? Teraz już jest, nie ma 3306, więc dodamy, tak? Accept. Że chcemy zaakceptować ten ruch, tak?
A. Gdzie się pojawiła? Tutaj. Widzicie? Tutaj wpis w moim firewallu. No i co teraz? Zobaczcie. Łączę się bez problemu z firewallem. Jeszcze bardzo ważna sprawa, ale to już będę w innym odcinku na temat IP tables, jest kolejność. Bo możecie blokować cały ruch na początku i potem już nie będziecie mogli się połączyć. Więc to trzeba zwracać uwagę na to. Ja polecam wam jakieś tam tutoriale na temat IP tables. Ja ogólnie wam pokazałem, jak blokować komunikaty pinga na przykład, jak w tym wideo, jak blokować na przykład port 3306, na którym nasłuchuje domyślnie baza danych MySQL zewnętrznego klienta, i do tego służy właśnie IP tables. IP tables minus S pokazuje wam tutaj wartości przypisane, tak, na wyjściowe i tu na wyjściowe i forward, tak. Więc możecie tu konfigurować, to są różne konfiguracje, wiecie. Więc tak jak mówię, jeżeli stawiacie sobie Linuxa i na nim macie serwer www SSHD, czyli możecie się łączyć za pomocą takiego PuTTY na przykład. Jeszcze ja tutaj zrobię service IP tables restart, żeby wam pokazać. Bo jest taka opcja w IP tables, że nie musicie zapisywać tych. Te zasady są tutaj zapisywane w tym pliku automatycznie. Więc jeżeli bym chciał wejść config IP tables, to one są tutaj, istnieją w tym pliku. One są automatycznie u mnie zapisywane, bo ja dodałem sobie możliwość automatycznej, jak dodaję zasadę, ona jest od razu automatycznie zapisywana, więc, ale to już nie będę mieszał wam w tym odcinku, więc no co, no to teraz jest wszystko ładnie, mogę sobie tam, wiecie, testować połączenie, wszystko działa. Oczywiście dla tych, co tutaj nie widzą, ja używam PuTTY, zwykły klient, łączy się do swojego serwera PowerEdge 1750. Jak widzicie, żeby korzystać z SSHD, no to proste i logiczne, że IP tables musicie umożliwić łączenie się na port 22. SSH działa na tym. Dodatkowo ja tu odrzucam komunikaty, tak jak mówiłem, echo, reply. Jeżeli nie wiecie, typ wiadomości w internecie jest pełno, wiecie, wiadomości na temat ICMP i tak dalej, jak konfigurować IP tables. Tu zezwalam na ruch 3306 i odrzucam wszystkie inne, ICMP host prohibit. Ale tak jak mówię, przeważnie tak jak mówię, otwieracie tylko porty, dla których oferujecie usługi, tak? Więc no, IP tables jest to szeroki temat, ale warto. Tak jak każdy administrator przeważnie otwiera tylko te porty, które oferują jakieś usługi, wiecie, bo nie otwiera się wszystkich portów, bo są skanery portów, można wykryć jakieś, wiecie, to domyślnie się zamyka wszystko, otwiera tylko to, co jest potrzebne, więc to jest taka złota zasada. A nie tak, że wiecie, wszystko jest otwarte i wtedy haker ma, wiecie, różne możliwości dostania się do tego systemu, więc no to teraz widzieliście, jak się blokuje ping na Linuxie i jak nie można spingować na przykład z klienta Windows i jak nie można się podłączyć do bazy danych na przykład MySQL-a na port 3306 w tym wypadku, bo ten port oczywiście w MySQL-u można zmieniać, tak? Jest taki plik, jeszcze wam to pokażę. Widzicie, on nasłuchuje daemon MySQLD, on nasłuchuje na porcie 3306 i na adresie 36. Więc wiecie, no wszystko tutaj jest ładnie zrobione, bo MySQL status, widzicie, on jest uruchomiony. Identyfikator procesu. Więc ja widzę dokładnie, że on jest uruchomiony, bo mógłbym go teraz zatrzymać, prawda? To już takie... Mógłbym go teraz zatrzymać, no i teraz to połączenie... Wiecie, nie będzie tego połączenia, nie będzie możliwości podłączenia się, bo jest zatrzymany, tak? Ale jeżeli uruchomię start tego demona, czyli MySQL, no to wtedy mogę sobie testować i zwrócić uwagę, mogę nawiązać połączenie. Więc są różne
problemy wynikające, dlaczego nie możecie nawiązać połączenia. Albo blokuje firewall, albo serwer po stronie jest wyłączony, prawda? Więc wiecie, tu trzeba kombinować z tym firewallem. Dobra, ale wiecie orientacyjnie, jak się konfiguruje IPv4. Trzymajcie się i miłej nauki. Hej.